Proszę Państwa, jesteśmy na nowo oddanej drodze w Iwanowicach Dużych. Droga została oddana 14 grudnia 2018 roku. Do tej pory opinia była taka, że to jest dobra droga, że są tylko usterki małe do usunięcia i że jest to wykonane prawidłowo. Natomiast w tej chwili mieszkańcy po prostu miejscowości Iwanowice Duże w sposób taki protestacyjny poprzez petycję próbują wymusić, przekonać władzę o tym, że ta droga nie jest tak do końca dobra, a wręcz są opinie, że zagraża bezpieczeństwu i życiu mieszkańców, użytkowników drogi i że powinno się po prostu z nią coś zrobić. Zaprosiliśmy dzisiaj na spotkanie pana wójta, który także jest zbulwersowany z tym, co zobaczył i uważam, że możemy go poprosić o to, jakie podejmie działania w imieniu nas wszystkich tutaj mieszkańców gminy Opatów, aby ten problem rozwiązać, bo on musi być rozwiązany. A nowa droga nie może za 2-3 miesiące stać się po prostu starą. No przecież tam po prostu są odcinki, gdzie po prostu jest no, tragicznie, panie wójcie, prawda? Bardzo byśmy prosili pana wójta, żeby pan nam tutaj przybliżył ten tok działania, ten kalendarz po prostu tych działań, które spowodują to, że wykonawca będzie zmuszony do załatwienia tego problemu. Wziął pieniądze i koniec i musi po prostu oddać po prostu nam drogę dobrą. Nikt nie zamiata tego problemu pod dywan. To, że na pewnym odcinku jest nie tak, jak powinno być, to wszyscy widzą i tu przekonywać się nie trzeba. I myślę, że nikt nie twierdzi, że tu jest wykonany ten odcinek dobrze. Jak wszyscy może wiedzą, nie wszyscy nie wiedzą, roboty te są objęte dwoma takimi zabezpieczeniami dla gminy. To jest okres gwarancji rękojmi, który trwa 5 lat. Rękojmia 5 na technologię, 3 lata na gwarancyjne rzeczy i wykonawca od tego w ogóle nie ucieka. Również mamy zatrzymaną pewną kwotę na usuwanie ewentualnych usterek, bo ta odbudowa tej drogi, tej części drogi podlega temu podstawowemu zamówieniu, które było, czyli to, co jest związane z budową kanalizacji. I harmonogram na dzisiaj jest taki. Wykonawca po prostu będzie wchodził, jak tylko pogoda pozwoli, na front robót, frezował, sprawdzał, laboratorium będzie badać technologię. Na to ma czas do końca maja. I droga tam, gdzie nie odpowiada standardom drogi powiatowej, będzie odbudowana bez dodatkowego kosztu gminy. I o tym żeśmy mówili już nawet w styczniu czy w grudniu, że jeżeli cokolwiek się będzie działo, mamy te argumenty prawne związane z gwarancjami, jest jeszcze polisa gwarancyjna dla wykonawcy, gdyby nawet wykonawca w jakiś sposób nie wiem, bankrutował, nie miał środków, nie miał możliwości tego robić. Jesteśmy po którejś tam rozmowie już z wykonawcą, nawet dzisiaj tutaj szefowie firm byli, w ogóle nie uciekają od odpowiedzialności za to, co wyszło. Także tu nie ma czegoś takiego, że my twierdzimy, że to jest droga dobra i już się nic tutaj nie będzie działo. Jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, które są objęte dodatkową umową. To jest około 1 000 000 zł, włożone w chodniki, odwodnienia, uzupełnienia. Nie wszystko jest ujęte tak, że jak sobie niektórzy mieszkańcy życzą, żeby teraz odnawiać rowy, przepusty, które wykonawca w czasie tej roboty przecież nie zniszczył, bo tam nie ingerował. To, co wyszły szkody przy realizacji podstawowego zadania, czyli kanalizacji, wykonawca ma zrobić, zrobił i będzie robił. Także tu nikt nie ucieka, no jesteśmy w okresie zimowym, no trudno, żeby on dzisiaj czy 2 tygodnie temu wchodził i od razu tutaj koparki, maszyny były na drodze i zrobić, bo to znowu im może nie gwarantować roboty. Wykonawca wie, jest nad tym nadzór, jest laboratorium, które będzie badać technologię wykonania tego. Trzeba zbadać, tam za mostem zobaczyć, już wylatuje, co jest, jeszcze nic nie tego, kruszy się, wylatuje całe to, co mówię, mamy czas do maja, wszystko będzie
przeglądnięte, jakiekolwiek usterki, a potem mamy jeszcze 3 lata na to, co się tu będzie z tą drogą działo. Nawet pod koniec tego 3-letniego okresu, jeżeli wyjdą usterki z winy wykonawcy, ma to po prostu zrobić za własne pieniądze. My mamy to zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowych plus ponad prawie 200 tysięcy na koncie gminy. Czeka na pieniądze niewypłacone. Niewypłacone, jeżeli nic nie będzie zrobione, my jesteśmy zobowiązani wypłacić dopiero po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Proszę Państwa, myśmy tutaj zaprosili Pana Wójta, przedstawicieli Urzędu Gminy. Można powiedzieć, pewnego rodzaju dyskusja, bo ja uważam, że fakt, że społeczeństwo się interesuje wykonaniem tej drogi, to jest rzecz chwalebna. I teraz już zapraszałbym do dyskusji. Jeżeli Państwo macie coś, po prostu chcecie się wypowiedzieć i tak dalej, to proszę bardzo do kamery. Z tym, że prosiłbym bardzo o jakieś takie kulturalne wypowiedzi, żeby po prostu też te wypowiedzi, ta dyskusja świadczyła także i o nas, nie? No bo tutaj myślę, że wójt tego nie robił, pracownicy nie. Pan wójt przedstawił nam po prostu teraz te wszystkie możliwości prawne, które zastosuje i które już nawet zastosował w stosunku do wykonawcy. A tutaj wasza opinia nam się też po prostu na pewno i panu wójtowi przyda. Proszę bardzo. Ja jeszcze powiem tylko tyle, że podstawowym dziełem, które było wykonywane dla mieszkańców Iwanowic Dużych, to jest system kanalizacji. I on po kilkukrotnych sprawdzeniach, bo chcieliśmy mieć 200% pewność, że wszystko jest dobrze, bo nawet wczoraj jeszcze były prace związane ze sprawdzaniem przepompowni, od dzisiaj można się podłączać do kanalizacji. Na warunkach takich, jak dla wcześniej wykonywanej instalacji w Opatowie, Iwanowic Małych czy Złochowica jeszcze wcześniej. Można się podłączać, warunki są, będą tu ogłoszenia, są. Tak, prosilibyśmy pana sołtysa, żeby jeszcze księdzu dać, bo do maja musimy się rozliczyć z tej inwestycji, że mają być wszyscy podłączeni, dla których ta kanalizacja została wykonana, bo tu musimy pokazać efekt ekologiczny. Nie budujemy tego na zaś, na dzieci, dla przyszłych pokoleń. Ma być podpisana efektywnie umowa o odbiór ścieków i ścieki mają po prostu popłynąć. Warunki są takie jak dla wszystkich wcześniejszych, czyli fizycznie trzeba zlikwidować u siebie szambo, podłączenie robić. Nie, niekoniecznie. Ma być odcięte od instalacji wykonywanej, ma być to podłączenie wykonane i odebrane przez zakład komunalny, ma być podpisana umowa. Czyli to podstawowe dzieło za ponad 4,5 miliona chyba złotych zostało zrobione. Została nam do poprawki nawierzchnia drogi, którą kompleksowo w sumie robimy z dodatkiem około 1 000 000 złotych na wszystkie te rzeczy, które zostały przy tej okazji zrobione, czyli dodatkowe spusty, klatki, kamerniki, kawałki, chodniki. A resztę będziemy się martwić. Co dalej z resztą chodników, bo... źle zrobione. Naprawdę. No jest źle i nikt tego nie mówi, że jest dobrze. Masy, bo im się nie dowołuje. Bo to jest wszystko zastygnięte. I po prostu nie wyjdzie w ogóle masa na wierzch przy wałowaniu. Ale to będzie, co mówię, sfrezowany każdy zły odcinek i robiony dobrze i wykonawca wie, co. Drugą warstwę. I to będzie ładnych paręset metrów do wykonania. Proszę Państwa, rzecz polega na tym, że w tej chwili to ani ja, ani z Państwa, ani Pan Wójt nie jest, można powiedzieć, fachowcem, który na przykład zna złoty środek, jak to po prostu naprawić. Od tego jest wykonawca. Niech on po prostu to robi w własnym zakresie, ze sztuką budowlaną i po prostu tego od niego będziemy wymagać, bo jak będziemy mówić jeszcze, jak on to ma to zrobić, to z tego na pewno nic nie wyjdzie. Nie jestem ekspertem od budowy dróg, ani od budowy kanalizacji. Pan nie jest ekspertem, w związku z tym. Ja bym prosił tutaj w tej chwili, abyśmy dali głos panu sołtysowi, bo tam ma na taką sytuację. Chciałem się zapytać, czy tam chodnik, który jest kładzony od tamtej strony miejscowości, już jest na gotowo?
Co to znaczy na gotowo? No na gotowo, bo już jest tak ogólnie położone. Zwracają uwagę, że był krawężnik wyłupany jeden, przesunięty do środka. Przypilnowali mi, jak wyjechałem sobie do Czepi, to docięli kostkę z zygzakiem. No ja to interesowałem. Dzwoniłem do wójta parę razy. I także we wiezie to jest akurat. Mam też to korytko spółowe z rynny i tak samo. Zniszczone jest i to nawet nie docięli równo pod nie nawet. I zostawili tak. I też wszystkie te uszczerki, te uwagi, które trafiły do urzędu, wszystko będzie sprawdzane i też wykonawca od tego nie ucieka. A termin końca maja to jest termin na badania tych usterek, czy już usunięcie? Nie, to jest do końca maja, ma być wszystko zrobione. Zrobione. Na czysto. Jak będzie pogoda odpowiednia, to już nie wykonawca będzie o tym decydował, to może zrobić to w kwietniu. I jak wyjdą badania te laboratoryjne podbudowy, ale ja naprawdę nie roszczę sobie roli eksperta, że tu będę mówił, jakie są terminy. My mamy spisaną wszystkie usterki, mamy zobowiązanie wykonawcy do usunięcia wszystkiego i oddania na gotowo do końca maja. Czy będzie wcześniej, to zależy od niego. A podłączenie posesji do kanalizacji, tak. To będziemy dopłacać coś? Nie. Każdy na własny koszt to robi. To co mówię, trzeba tylko zgłosić samo włączenie do zakładu komunalnego po to, żeby odebrać i podpisać umowę. Ale panie wójcie, studzienki, jak opłatowe, czy za studzienki w posesji, to będzie coś dodatkowo opłacone? Jest ta opłata adiacencka, ale ona tam dopiero po roku gdzieś, tak jak było do tej pory. No, nie zmieniamy zasad, wszystkich mieszkańców chcemy traktować jednak. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę po prostu, że to było skończone tak, bo to musiało być skończone. Że to nikt tego nie przewidział, takie marnotrawstwo trochę, tak? Wykonawca podjął ryzyko, szukamy pieniędzy na wsi w Iwanowicach dużych, a tutaj grube pieniążki poszły w błoto, można powiedzieć. Ale to są pieniądze wykonawcy, nie gminy. Ale z drugiej strony teraz jesteśmy mądrzy, bo tak wyszło. A który by się znalazł odważny i powiedział, że w listopadzie to nie robimy drogi, bo może nie wyjść. Panie mówię, nam już cały rok nie przeszkadzała ta jazda, że jeżeli by oni te kamienie wyrównali i ubili, to jeszcze bymy do wiosny dojeździli. Teraz by wyszedł ten problem, dobiliby to jeszcze to, co powinno być dobite, dołożono by. Ja może powiem, że tu chodzi o kanalizację i o finanse. Umowa zawarta była do końca roku, nie? I to koniec, to się kończy, bo to jest współfinansowane ze środków unijnych. Następny pas drogi i krawężnik to była dodatkowa umowa, gdzie starostwo dofinansowywało też budowę tej drogi. Czyli jak gdyby ten pas i ten krawężnik nie wchodzi w zakres tych robót kanalizacyjnych. I tu obowiązywała umowa, czas zakończenia, koniec. Czy źle, czy dobrze? Ale nie chodzi o to, czy źle, czy dobrze, nie? Bo ta droga zagięła się w styczniu, nie? Obowiązuje nas gwarancja, nie? Na dzień odbioru droga była prosta, nie była zagięta. Trzeba było też rozliczyć dotację. No, ale my tutaj nie mamy pretensji do wójta, że on coś zrobił. Ja też nie mam. Ale były cały czas takie sygnały, ja nieraz dzwoniłem do pana wójta, tak? Że ludzie mają pretensje, że jest to źle ubijane. Czasami parę razy dziennie było, tak czy nie, panie wójcie? Czasami ja mówiłem, że odsyłałem do nadzoru. Tak, że cały czas. Ja panom też zwróciłem uwagę, powiedzieli, że tak się robi. Mamy tutaj dwóch pracowników na terenie Iwanowic dużych, którzy pracują w takich firmach i jeden pan ich tutaj dosłownie wyśmiał za to, co oni robią. Ja się nie wtrącałem, czasami starałem się łagodzić między mieszkańcami a gminą. Uważam, że raczej nawet narażałem się na krytykę niektórych tutaj mieszkańców, że jakoś będzie, jest praca cały czas w toku i będzie to zrobione ok. W tej chwili mi to ludzie wytkli, chodząc nawet z nakazami i musieli nawet, to ja mówię, prosili o to, żeby zrobić ten protest, bo wyszło jak wyszło. Mnie się też wydawało, że wykonawca jest świadom tego, że przy minus 2 tej masy się nie da położyć. Wkład, jego strata. Tylko ja się pytam, po co i dlaczego? Ktoś poniesie te koszty. Jest to... poniesie koszty. Dokładnie. Następny problem jest tutaj, był z tą podsypką, bo jest to tak zwany frez zbierany ze starego asfaltu, ale bardzo dużo pozostawało. Troszkę widzę, panowie posprzątali, chyba wiedząc, że ktoś przyjedzie. Dużych nasad kamieni i to większości tutaj mieszkańców się też nie podobało, że ma to być troszkę bardziej wyrównane, czy skoro już podsypywali, czy do linii równo zrobione.
A no to tak zostało wysypane, aby to łopatą troszkę posypał, bez dobrego uwalcowania. Także też zwracałem panu Krupińskiemu na to uwagę i też to tak bez echa. To, co wspominał tutaj mój mieszkaniec, pan Bator, pan wójt wie, dzwoniłem dwa razy, nawet tutaj się później pani Jędrychowa też odezwała o chodnik. Ja nawet kawałek chodnika samim rozebrałem w formie sprzeciwu, bo wykonywali to źle. Krawężniki były nieprostowane, w jednym miejscu wystaje kostka 3-4 cm, w drugim jest poniżej krawężnika. I pan twierdzi, że to się dobije. No dobije się ta, która wystaje, zgodzę się. A ta, która jest poniżej, co się z nią stanie? I pan Krupiński również tego nie słuchał. I do dzisiaj możemy podjechać, jest to tak jak jest. Także no nie wiem, no zwraca się uwagę raz, drugi, trzeci. I ja, dla mnie to było takie, jeżeli ktoś by mi zwrócił uwagę, to mówię, to powinni to wrócić, poprawić, cofnąć się i z uśmiechem na ustach, a nie to się zrobi i do widzenia. Ubijanie chodnika przed szkołą, są popękane, pani Jędrychowa, kostki przy ubijaniu, są dwie, ja widzę, ale nie chodzi o to. Wyszczerbiony jest krawężnik, panowie ubijali to, zwróciliśmy im uwagę, no. Nie wiem, czy traktują nas jako drugi sort, bo to jest robione na wsi, czy nie wiem, czy to, ale to jest takie, wójcie, troszkę przykre, bo zwracało się uwagę, ja się też, mówię, narażałem w pewien sposób mieszkańcom i cały czas to było lekceważone, to chyba nie o to chodzi. Ale ja może tak powiem, nie, że pan mówi to w ten sposób, jakby wszystko zostało odebrane już usterki, które mamy zawarte w protokole. My nie mamy tego odebranego, przecież pójdziemy... Tak jak teraz, żeśmy szli kawałek przez asfaltem, pójdziemy przez całą kanalizację. Ale ja nie mam do pani pretensji. Ale nie chodzi o pretensje, tylko ja informuję, jak to będzie. Po zgłoszeniu przez wykonawcę, że zostały usunięte wszystkie, że zostały zakończone roboty, my idziemy w teren i przechodzimy przez całość, nie? I albo odbierzemy, albo nie odbierzemy. I na tym to polega. No, i wtedy spisujemy protokół. Pani Krystyno, to jest... jak już jest zapłacone wszystko, to co tu jest do odbierania w tej chwili? Ale pan wójt mówił o gwarancji i o zabezpieczeniu, tak, prawda? Tak, to jest, ale to jak takie pobocze jest wysypane w tej chwili, naprawdę, tu jeszcze jest względnie wysypane. A tam koło mnie dalej, bliżej szkoły, to jakie, taki kamień, taki gruz, dwa dni temu pozbierali, dobrze, jakby tego, tak to było, śmieci, gruz, kamień, wszystko wysypali na to pobocze. To jest takie, no, niechlujstwo w wykonaniu tych... Dajcie nam ten czas do usunięcia tych wszystkich osterek, zrobimy rzetelne rozliczenie, co było przedmiotem... Miało być pięknie, a wyszło bardzo źle. Czy to nie braknie tego czasu do końca maja na te poprawki, które tu wynikły? Jedna rzecz, operacja, takie łapki, nowa druga. To trzeba, to co oni to położyli, to według mnie to trochę będzie zerwane. Wszystko. Ale to już należy do nich. Ale to już mamy końcówkę marca. Ale mają termin do końca maja. Robili cały rok, a teraz miesiąc zrobią? To jest 3 miesiące, pani Krysiu, nie tak dużo jest. A tu tych robót jeszcze jest. Oby to wyszło. Do końca, ale tam łączki też wysiadają. Także to już tam są, jak deszcz popada, tam już kałuże się tworzą na drodze. Ale państwo nie jeździcie. Państwo tam nie jeździcie. Wystarczy, jak popada większy deszcz i przejechać po Iwanowicach. Gdzie kałuże stoją, tam już siadają. Rowy otworzyć, wszystko. Jedzie się jak... To, co zniszczyli. Czyli jak tu wygląda ten chodnik? Gdzie on jest... Czy jest spadek położony, bo jak jeździły ciężarowe auto pod nim? Wiadomo było, ale droga, chodziła droga. Dlaczego, panie wójcie, dlaczego zwęzili drogę? Jak zwęzili? No asfalt, czemu zwęzili asfalt? Gdzie jest zwężony? No, tam koło Janica jest zwężony, 20 cm jest asfalt zwężony według starego. To też do sprawdzenia, ale jest standard drogi, że jest ileś tam szerokość nie standard, minimalna ale tam nie standard, tylko taka droga, jaka była, taka powinna być. No to, czyli jakby taka, jaka była, to odtwarzamy dziury, tak? Nie odtwarzam dziury, no, taka, ale, jaka była. No. Panie wójcie, czy mamy robić po prostu tak, jak było, czy gorzej, czy mamy robić lepiej? Mamy zachować standard drogi powiatowej, jest określona szerokość. A gdzie, jeżeli przedtem było mniej, nie. więcej, to proszę, a tam, proszę, a tam gdzie proszę, mniej, to mniej? Ale proszę przejechać sobie koło Janica i zobaczyć, jak ta droga idzie. Tak. Dobra, sprawdzimy. Jest tak, jeszcze jest zwężona.
A jak było tu wężej, a oni dołożyli te rzeczy? Do gdzie dołożyli? No może nie było tak, bo nikt ja nie wiem, ja nie widziałem, żeby dołożyli. No bo tak sprzed realizacji to ja mamy wszystkie zdjęcia, całą dokumentację, to też to wystarczy tylko przejechać pokazać. I zobaczyć, na przykład jak są, bo każdy jak robił kostkę, to wysuwał sobie do asfaltu, tak? I teraz są powsuwane, o tyle są pocofane jest asfalt. Więc jest asfalt zwężony, nie? Sam według starego prawa, według starego tego, nie? Jak najbardziej, chciałem zobaczyć. I jeszcze chciałem zapytać, czy wszystkie podłączenia są zrobione już na gotowo? Na te to studzienki, wszystkie są na gotowo zrobione? No tak. Jeżeli chodzi o przyłączenie się do kanalizacji, tak. Nie, wszystkie? Tak. Tak. I można się jak najbardziej prosimy, żeby się wszyscy przyłączali. Jest informacja, którą otrzymałem dzisiaj. No dobrze, no to pytanie takie. U mnie jest kołek bity jest na ogród. A kanalizacja się kończy na chodnik. No nie wyraził pan zgody z tego co wiem. No niech pani nie żartuje sobie, nie wyraził zgody. Nie wyraził pan zgody. Zaprosimy wykonawcę. Nie wyraził pan zgody, bo robili, kopali i ja mówię, róbcie to chcecie. Macie plany, róbcie to chcecie. A nie róbcie ze mnie ofiary, że ja na nic się nie zgadzam. Nie wyraził pan zgody na wykonanie przyłącza. Cytuję słowa wykonawcy, bo pytałam o tą studnię. Pytałem się, kiedy będzie zrobione, kiedy będzie kopać. Jutro nie będziemy wykupać. Odpowiadać za wykonawcę, skonfrontujemy. A jest to ma to wykonawca zapłacone? Ma za ilość zapłaconą i ilość się zgadza. Ale no, na to, że wkopany jest na ogródek, nie ma tego. Znaczy się, mamy więcej wykonane niż zapłacone, ale to będziemy rozliczać to na koniec. No i jeszcze pytanie. Prosiłem panie wójcie na ulicy Starackie, czy można by położyć asfalt, nie? Zapłaci pan? Pytam się, no. Czy można? No, pan powiedział, że jak będzie. Jak będzie. A pytam się, dlaczego, kto zadecydował takie coś, że asfalt położony jest na ulicę Dankowską. Wykonawca na własny koszt, nie płacimy za tamto. Nic nie płacimy. Zamiast kamienia położyła asfalt. Zamiast kamienia położyła asfalt. No bo musiał to gdzieś po prostu rozłożyć, tak, bo zostało i zostało. To normalne. No. Ale to tak się robi, bo nie wiemy, to do lasu czy wywodzili. Czy nie. A czy nie, a czy nie, były w ogóle robione o pomiary asfaltu? Wykonawca ma badania laboratoryjne. Ale tak. gdzie były odwierty robione? No nie wiem. No ale chyba nie było. Badania są, ale chyba tu nigdzie nie były robione, bo ten asfalt nie znaje. To pytanie naprawdę do wykonawcy. Jeżeli były, on nie zachowuje tak, jak i powinien. To po prostu by były otwory, jak się robi na obozie. Jest inspektor nadzoru, jest kierownik budowy, jest dokumentacja. Ale, panie wójcie, gminom jest płatny i on wymaga. I on powinien wymagać tego, żeby to było zachowane. Mamy w dokumentach badania laboratorium. Niech się laboratorium tłumaczy. Odwiercało, badało. Panie wójcie, papier wszystko przyjmie, a w rzeczywistości to innego jest. Na papierku jest wszystko w porządku. I protokoły są w porządku i wszystko. I odbioru po tego. A widzimy co jest. Badania, to jest sprawa do prokuratora, bo nikt nie widział, żeby ktoś gdzieś badał asfalt i mierzył. To pytanie naprawdę do kierownika i inspektora nadzoru. Oni nie, panie wójcie, nie do inspektora, tylko my kierujemy się do pana. Pan jest tutaj zarządcą i pan jest, a pan ma działać dalej. Ja mam inspektora nadzoru i kierownika. Wykonawca wszelkie usterki, powtarzam to, nie wiem, piąty raz już dzisiaj, robi na własny koszt. No ale proste. Nie, no to ma być zrobione. No ale to przecież mamy zapisane. Ale niech pan powie. Niech pan powie, czy ta droga nadaje się do w tej chwili. Znaczy w tym miejscu to jest to poprawne. To się nadaje do jazdy, po prostu jest spękana, jest niezabezpieczone w ogóle do ludzi. Dla bezpieczeństwa, czy to się nadaje do drogi? Czy dwa lata temu nadawała się do jazdy? Była dużo lepsza. Dużo lepsza była, tak. Dużo lepsza. Nie było takich zapadów. Bo tu jadący, jak chce szybkość, tak 50, to ktoś prowadza. Normalnie prowadza, rzuci normalnie auto. No rzuci. Ale słuchajcie, przecież my nie twierdzimy, że ta droga jest dobra. Mówimy od samego początku. Ale jeszcze jedno. Nie ma żadnego znaku, że jest robota, że ograniczenie. Tu powinno być ograniczenie przynajmniej do 20, żeby nie jechać tak szybko, bo można spowodować wypadek. Firma została wezwana. Ale nie dało się. Ale proszę posłuchać, firma została wezwana do naprawy drogi, do usunięcia usterki w ramach gwarancji terminem do końca maja.
została wezwana. To nie to, że myśmy sobie, a no zobaczyli, bo się zagięło. Pani Krysiu, ale zostali wezwani. Z oznakowaniem była prace remontowe, nie było żadnych prawie oznakowań, że wykonanie prac. Była taka samowolka, jak kto obcy przejechał przez Iwanowice, to mówi jak przez mękę. Bo my to już się wiedzieli, jaka dziura. Nie ma pan racji, pani. A tutaj, jeśli chodzi o te kolejne, tak, ale w trakcie budowy było bardzo słabo oznaczona. Pani Krysiu, bardzo słabo, bo obcy, kto przejechał, to powiedział, że jak przez mękę jedzie. Z przepisami, bo policja była wzywana. Nie, tam policja to tu nie jeździ. Policji tu wcale nie było przez całą budowę. Dopiero jak się oddana droga. Policja była wzywana przez mieszkańców. Proszę zapytać. No może jakiś pojedynczy przypadek. Tak jak dzisiaj nie ma żadnego znaku, żeby bezpieczeństwo czy ograniczenie szybkości, a załamki takie są, że jak deszcz jest to tu normalnie. Było oznakowanie, tylko zebrali ludzie. Było oznakowanie, tylko ludzie zebrali. A całą tak budowę nie było żadnego oznakowania. To co Ginek. No nie było, to była taka amerykanka wolna, że jeździł kto jak chciał. Ale to tam koło Jagiełły. Pod tym względem to było bardzo słabo tu oznakowane. Było takie zdarzenie, pani była wtedy. Jechał syn, wyjeżdżał z firmy ode mną, był załadowany drzewem. I jechał w stronę Dankowa. Nie było żadnego oznakowania, że jest droga zamknięta. No to koło pana nie było. Nie? Bo tam dalej było. Na każdym skrzyżowaniu powinno być oznakowanie, że jest droga zamknięta, dalej nie można jechać. Tak jeszcze jest tak. Tak powinno być. Chwilowo, 2 godziny, 3 godziny, nawet powinien człowiek stać i kierować. Proszę nie jechać, bo jest zamknięta droga. Dojechał do samego dołku, to jest 400 metrów, 500, dojechał i okazało się, że 3 godziny będzie droga zamknięta. Jest to prawidłowe? Nie. Właśnie, i kto za to później syn musiał cofać, 500 metrów musiał cofać autem z przyczepu, żeby jechać tam. Proszę państwa. I takich zdarzeń to było masę. Ja jeżdżę do Bugaja, wożę drzewo. Nie dało się przejechać. Wykopane, rozkopane we wszystkie strony. Ludzie takie sobie... są roboty ziemne, no takie są. Ale panie Kiesiu, nie było zabezpieczone. Tych prac nie były zabezpieczone, nie oznakowane. Żadnych ludzi 3-4 stało przy koparce, ani jeden nie kierował. Jechało się autem, bo często jeżdżę, bo tu mieszkamy. I ani jeden nie pokazał. Jedziesz, a on ci się obraca koparką. I to tak trzeba uważać na nich. No trzeba, bo tam przy takich robotach tak jest, nie? Że to są doły. Pod względem nie byli zorganizowani. Deszcze padały, nie? To trzeba przyznać. Ale... Panie wójcie, jak ja mówiłem wcześniej, że jest nieubijana droga, nie jest zagęszczana. Zwracałem to parę razy. Parę razy zwracałem. W każdym razie, a co to? Zobaczymy jak będzie. Ale dzisiaj nie da się po prostu, nie robimy tak, że nie te. Są jakieś procedury budowlane odnośnie wykopu, zagęszczania, ubijania i to trzeba zachować. A tu nikogo nie było, nie było inżyniera ZOR, nie było z gminy też mało kto jeździł, rzadko kiedy. Z góry powierzchniowo tylko walec przejechał na wysokości 6 metrów, była na ulicy Krzepickiej kopane, walec sobie przejechał. No jak można ziemię ubić na 6 metrów? No. Wysypał wywrotkę, łyżką przycisk i to było załatwione. Tak jak tutaj jest zrobione. Efekty są. Przecież 6 metrów jak nie siadło, to wszędzie. Ludzie, to są nasze wszystkich pieniądze. Dla nas zrobione. Jak nie, przecież ten pan, jeżeli nie we tu straci, to gdzieś musi zarobić. I to są nasze pieniądze, wszystkich ludzi. Można było zrobić inne rzeczy, inne ten. Poczekaj, jeszcze pytanie. Ale nie można było. Pani Krysiu, ale to jak zrobimy do maja, ja to jeszcze powiem tak, dwa zdania. Zrobimy ten odcinek do maja, a w grudniu się będziemy spotykać, bo dalsza część będzie siadać. I to samo, i spotkamy się, pani Krysiu, tu z panią. No być może, że się spotkamy, ale tak jak mówimy, 3 lata ma firma. Ja bym to jeszcze jakoś przemyślał, że to z firmą, żeby to jeszcze zaczekać, bo to będzie siadać jak domino. Mówię pani, koło mnie studzienka już siada, asfalt popękał. Zaczyna to się, nie ma ruchu jeszcze transportu, a jak teraz zrobimy, będziemy to non-stop tu 3 lata czy 5 lat, jak jest ta rękojmia obejmuje, będziemy non-stop tu droga nie oddana, a będzie non-stop w remoncie. Wiecie co panowie, bo zawsze jest tak, nie, że wszystkie te roboty ziemne to powinny przeczekać zimę, nie jedną, deszcze i tak dalej, nie? Ale my mamy krótki czas na wykonanie kanalizacji współfinansowanej ze środków unijnych.
no to musicie wiedzieć, no, nie? Że my musimy, gdybyśmy my sobie, gdybyśmy my z własnych środków robili, wtedy sobie czekamy, nie? Przedłużamy umowę i tak dalej, ale my mamy termin, ani o jeden dzień nie możemy przekroczyć. Oni musieli się zmieścić w tym terminie, nie? A co by się stało, jakby się nie zmieścili? To nam zabierają środki. Jedne rurę dziennie. A co my tutaj robimy? Leżeli pod murem. Co my tutaj dalej robimy? A to jest firma, która przywiązała się z umowy i do terminu. Ale to właśnie, my nie możemy firmie pozwolić na niewywiązanie się, na przeczekanie. Dobrze, no ale teraz nie wiem, ale nie wywiązała się z umowy. Ale teraz to wiemy. Znaczy nie. Nie teraz, bo proszę panią, ja mówiłem to wcześniej, że droga się zapadnie i to jest zero wiązki. Do kanalizacji w Janowicach jest dołożony ponad milion złotych. Nigdzie tak nie było, że odtwarzamy drogę. Jaka droga od lat 80. A jaka jest technologia? Jaka technologia jest? Nigdy nic się nie działo. Podbudowy tam nie było. A jak nie daje wody? Ja nie muszę. Jeszcze raz mówię. Daje się wodę. Zagęszcza, zamula się po prostu. Tam nie jest, ale tu na przykład nie ma mowy. To nie jest budowa była, czy nie? Spotkaliśmy się, odbyliśmy spotkanie mieszkańców miejscowości Iwanowice Duże, panem wójtem, przedstawicielami Urzędu Gminy, na drodze, która po prostu wywołała taki konflikt, niezadowolenie wśród mieszkańców. Otrzymaliśmy od pana wójta zapewnienie, że po pierwsze, te prace będą objęte całą procedurą reklamacyjną. Pan wójt będzie korzystał z prawa rękojmi. Są zabezpieczone środki na ewentualne, czy tam już nie teraz, nie ewentualne, tylko na pewno po prostu na dokończenie, usunięcie tych usterek. Państwo, mieszkańcom Iwanowic Dużych, na pewno tej należą się słowa podziękowania za to, że po prostu tak żeście państwo zareagowali. Bo to jest postawa obywatelska, wynikająca nie tylko z tego, że to wy po tym będziecie przede wszystkim jeździć, ale między innymi jadę z Wierzyńca, też tu przyjadę i też mogę po prostu koło urwać, nie? My tutaj co? Wierzymy panu wójtowi, że pan wójt po prostu podejmie te działania. A państwa będziemy prosić znowu, no tak jak do tej pory, nie? Żebyście interweniowali, żebyście po prostu zgłaszali te usterki, bo to są bardzo drogocenne usterki, bo na pewno pani Krystyna i tutaj pan nie są w stanie to wszystko zweryfikować, zobaczyć i tak dalej. Wy po prostu patrzycie na to codziennie. No stało się jak się stało, była końcówka roku, były warunki niesprzyjające. Z tego co wiemy, pan wójt tutaj nas poinformował, że firma ma to po prostu ukończyć te wszystkie roboty do końca maja. Jeżeli nie, musimy monitorować, wy musicie państwo monitorować i po prostu tutaj zrobić wszystko, żeby to doprowadzić do końca. Ja bym prosił jeszcze na zakończenie wypowiedź pana wójta. Nie twierdzimy, że to jest zrobione dobrze i nigdy tak żeśmy nie mówili. Jest tutaj problem tego, co się stało z częścią drogi i to, co już wcześniej powiedziałem. Korzystamy z wszystkich uprawnień, jakie mamy, z wszystkich zabezpieczeń, środków, jakie są w dyspozycji każdego inwestora i będziemy tak się starali działać, żeby na koniec maja te niedoróbki po prostu zniknęły i droga służyła temu celowi, na jaki została wybudowana. I na dzisiaj tyle. I zapraszam.